Akademii Fotografii prowadzę zajęcia z dokumentu. Oczywiście nie jest to jedyna pracownia na tej uczelni. Ostatnie zadanie, jakie zadałem studentom w ramach pracowni dokumentu, miało tytuł Nowa Huta, pierwsze miasto socjalistyczne. Chodziło mi o to, żeby przy pomocy obrazu fotograficznego studenci ustosunkowali się do tego miejsca, jego wyglądu, kształtu i historii. I najlepszą pracę zrobiła Magdalena Świtek. Czy łatwo było uzyskać zgodę na zrobienie tych portretów? Nie, wszystkie te osoby bardzo chętnie współpracowały i zapozowały mi do tych zdjęć. Jedynym niesprzyjającym faktem była temperatura, minus 15 stopni. Tutaj jedna rzecz mnie bardzo ciekawi, mianowicie to zdjęcie, na którym pozuje pani biorąca udział w zajściach przy krzyżu w Nowej Hucie. Widzimy fotografię archiwalną. Z jakich źródeł ona pochodzi? Z archiwum policji. Aha, tak się domyślam. To znaczy milicji obywatelskiej tak. Kiedyś, tak. Bardzo fajne. Jak? Nic? A fotel? Mocno sfatygowany. Niczego w domu nie robić. Życie ze mną jest pięknem. I mam w nim swoje miejsce. Niczym Lucyfer. Jakbym nie chciała powiedzieć mądrze, to spektakl jest o miłości. Po prostu o związku, o tym, do czego można się posunąć w imię miłości. Dlaczego kobieta nigdy nie przejawia inicjatywy? Bo jest wystarczająco sprytna, żeby wpoić w mężczyznę przekonanie, że to on ma ochotę, a nie ona. To kto kim manipuluje? To jest bardzo dobre pytanie. Przeczytaj Małe zbrodnie małżeńskie. Moment premiery to był spektakl w jakimś początkowym zarysie, natomiast on później stopniowo ewoluował, nasze postacie też dojrzewały same w sobie. My jesteśmy tak naprawdę amatorami, nie mamy zawodowego warsztatu, więc to jest taka praca, która gdzieś w nas dojrzewa i te efekty ze spektaklu na spektakl są nieco inne. Liza, jestem tu, nie umarłem! Ale przeszłość umarła, Gilles. Bardzo cię kochałam. Nienawidzę małych zbrodni małżeńskich. Opisuję tam parę jako związek morderców. Jeśli widzicie... Kobietę i mężczyznę w Urzędzie Stanu Cywilnego, zastanówcie się, które z nich jest mordercą. Dlaczego ja to napisałem? Kiedy cię o to zapytałam, powiedziałeś, bo taka jest rzeczywistość. Może i taka jest, ale dlaczego traktować ją tak dosłownie? Oczywiście moja żona oglądała ten spektakl. Mój mąż widział spektakl, widział premierę. Jej się po prostu podobał. Ona nie wiedziała, czego się spodziewać po tym spektaklu, w jakiej formule zostanie zrealizowany. No, myślałam, że może będzie chociaż odrobinę zazdrosny, ale uznał, że to jest sztuka, że to się nie dzieje naprawdę i był bardzo, bardzo spokojny. Proszę cię, jeśli nie kochasz, powiedz, co się wydarzyło tamtego wieczoru! Próbowałeś mnie zabić. Kiedy wróciłeś tamtego wieczoru do domu, zastałeś mnie w trakcie pakowania walizki. Oznajmiłam ci, że odchodzę. Ty? Państwa,
jeżeli ktoś z Państwa chciałby się z nami podzielić wspomnieniami z tych ostatnich wspaniałych 50 lat spędzonych razem, dać może receptę młodszym pokoleniom, jak przeżyć te 50 lat, bardzo proszę o zabranie głosu. Naprawdę prosimy i zapraszamy. Na sali jest dużo osób młodych, także może jak Państwo mają taką małą receptę, żeby przekazać tym młodym pokoleniom, jakie wartości są najważniejsze w wspólnym budowaniu związku, to bardzo proszę. Bardzo prosimy.